W Dobrzelowskim Gimnazjum odbyła się dziś prelekcja poświęcona rocznicy zbrodni katyńskiej. Wykład pod hasłem Katyń – trudna historia zaprezentował dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Marek Dudkiewicz. Katyń jest dla Polaków miejscem szczególnym i choć wydarzenia, które się tam rozegrały, czasowo nie są bardzo odległe, to wciąż jeszcze z miejscem kaźni polskich żołnierzy wiąże się wiele niewyjaśnionych pytań. Było to wypełnienie pewnego planu w odniesieniu do ludności polskiej, a przede wszystkim do grupy przywódczej. I taki plan został dokonany zarówno pod okupacją niemiecką w postaci akcji AB i prześladowań tej grupy przywódczej, jak i również po stronie rosyjskiej, czego elementem jest między innymi zbrodnia katyńska, bo również do tego należy dołączyć masowe wywózki, bo te cztery deportacje, które miały miejsce w latach 1940-41, też są elementem wywiezienia chociażby z tych terenów wschodnich tych wszystkich, którzy mogli stanowić zagrożenie dla państwa radzieckiego. Podkreślam słowo mogli. Nie zawsze oni to robili. W wielu wypadkach wcale nie podejmowali takiej akcji, znając sobie sprawę z tego, że nie ma ona możliwości realizacji albo jest to w stosunku do sił radzieckich. Byłyby to tylko dodatkowe straty. Ale Rosjanie po prostu potraktowali to jako szeroką akcję, skalę wywożenia, wynaradawiania i usunięcia tego elementu przywódczego, jak oni to określali właśnie z tego terenu. Marek Dudkiewicz osobiście uczestniczył w pracach na terenie Katynia w latach 90. ubiegłego wieku. Młodzież z Dobrzelowa z uwagą słuchała jego wspomnień z miejsc, gdzie przeprowadzano prace wykopaliskowe. Duży obszar się świdruje. Wymaga to szalonej pracy, bo to wszystko wykonuje się ręcznie. Myśmy zrobili ponad 1500 takich odwiertów, co pozwoliło stworzyć nam siatkę i pokazać, do jakiej głębokości były zaburzenia. W niektórych oczywiście tych odwiertach znaleźliśmy szczątki ludzkie. Były albo to fragmenty ubrań, albo i również i fragmenty kości. I w ten sposób udało nam się wyznaczyć na tym terenie, gdzie oni leżą. Dopiero wtedy, bardzo dokładnie mając wyznaczone miejsca, robiliśmy odkrywkę, tak robią to archeolodzy. Dudkiewicz w lasach Katynia spędził pół roku. Ten czas wywarł na nim szczególne piętno. Jak sam mówi, do Katynia można pojechać, ale mentalnie nigdy się z niego nie wraca. Dla mnie przeżycia te katyńskie były bardzo silnymi przeżyciami. Myślę, że się nikt nie dziwi. Pół roku tam spędzone, to są zarobione pierwsze siwe włosy. Bo emocjonalnie to, co robiliśmy, przecież mieliśmy do tego stosunek emocjonalny. Tylko zawsze jest w życiu pytanie takie bardzo proste. Jak spędzić to życie? Czy na zasadzie, że będę podliczał, ile mi konto wzrastało co miesiąc, czy też potrafię zrobić coś i wykorzystać swoje umiejętności dla jakiegoś ogólniejszego dobra? Chcieliśmy bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować za tą bardzo ciekawą lekcję historii, która jest ważna dla naszego kraju i jej konsekwencje odczuwamy także i dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Posłuchajcie, mam taki zwyczaj. Pozwólcie, że tak zrobię. Widzę, że chcecie mi wręczyć kwiaty. To nie są kwiaty dla mnie. Jak będę jechał do Piotrkowa, stanę przed pomnikiem katyńskim i je tam złożę. Pozwolicie? Przypomnijmy, na mocy decyzji z marca 1940 roku radzieckie NKWD pozbawiło życia strzałem w tył głowy około 21,5 tysiąca obywateli polskich, głównie mundurowych. Przez lata temat Katynia był tematem zakazanym. O tej bolesnej historii naszego narodu mówić swobodnie można było dopiero po upadku komunizmu.